Proszę bardzo o podawanie. Panie radny Szylak. Panie radny Szylak, proszę pana. Proszę bardzo. Prawda Słowowina. Prawda Słowowina. Wyraża zgodę. Pan Jana Wołoszyna. Proszę bardzo. Pan Jana Wołoszyna. Wyraża. Jest 5 razy, tak? Tak. Jeszcze z Rakowej brakuje sobie. Nie, nie, jest pan Babina. Dawid. Dobrze, to teraz przegłosujemy za. Ktoś jeszcze podaje kandydat? Jest już 5, także jak coś, to będziemy znowu głosować. No, no tutaj, bo innego wyboru nie będzie. Także potrzeby jest 5 z każdej wsi po jednym. Bo jeżeli będzie podane, no to niestety, no będziemy musieli zrobić głosowanie. Zgłaszam wniosek o zamknięciu listy. Dobrze, będziemy teraz głosować zamknięcie listy. Dobrze, przechodzimy do głosowania nad zamknięciem listy do komisji statutowej. Dobrze. Kto jest za zamknięciem listy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, 14 radnych było za, więc zamykamy listę. Przeczytam teraz projekt uchwały. Uchwała numer 3/22/19 Rady Gminy Tyrawa Włoska z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej na podstawie artykułu 21 Ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dzienniku ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje. Paragraf 1. Powołuje się doraźną komisję statutową Rady Gminy Tyrawa Włoska, zwaną dalej komisją w składzie Czerwaniak Bartłomień, Jach Dawid, Szylak Joanna, Babina Radosław, Jan Wołoszyn. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Zadaniem komisji jest przygotowanie projektu nowego statutu gminy Tyrawa Włoska. Punkt drugi. Komisja zakończy działanie z chwilą podjęcia przez Radę Gminy Tyrawa Włoska uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Tyrawa Włoska. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Idziemy teraz głosować na tą uchwałę. Kto jest za przyjęciem uchwały?
się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych, za było 14 radnych. Komisja statutowa została powołana. Przechodzimy do kolejnego punktu. Są to wolne wnioski, zapytania. I tutaj... Ja mam pytanie. Tak, proszę. Ja mam pytanie do pana Wójt. Proszę bardzo. Jako, że Urząd Gminy jest wizytówką dla wszystkich i tam różne słuchy dochodzą i tak dalej. Mam takie pytanie, czy nie ma żadnych incydentów związanych, nie wiem, z opóźnianiem się, z alkoholem. Mówimy, że to też trzeba uczciwie powiedzieć, w zeszłej kadencji były jakieś z tym niepotrzebne sesje. Więc mam takie pytanie, czy coś takiego ma miejsce, czy nie, bo chciałbym wiedzieć, to jest pytanie w sumie od mieszkańców, bo chcieli wiedzieć, więc jako ich pośrednik po części też zadaję. Co by się zgłosić, mogę? Tak, proszę pani odpowiedź. Wcześniej zgłaszają, że przyjdą trochę buty. Jest to z różnych przyczyn. Czy załatają pewne sprawy w samochu, czy... No mówię, zgłaszają się po prostu wcześniej. Oczywiście. Za 15.08 jest lista obecności przenoszona do mnie i są złożone do komisji. Dobrze. Nie, no oczywiście. To jest, wie pani, to jest po prostu pytanie, jeżeli chodzi o tam, nie wiem, o sprawy takie organizacyjne w urzędzie, bo też tam... To znaczy? No mam tutaj na myśli, nie wiem, delegacje, wyjazdy, bo też niejednokrotnie widzę różne osoby. Pracuję w samochu, więc no, chciałbym wiedzieć, czy to jest tak, nie jest na zasadzie takiej, że ktoś sobie wyjeżdża, nie informując nikogo na przykład, tak, bo tak. No, byłoby to po prostu nie na miejscu. Nie. Te osoby, które wyjeżdżają, między innymi na przykład ja, też wyjeżdżam, ale nawet jeżeli wypisuję sobie delegację, to nie zawsze też biorę pieniądze. Czy wcześniej też tak się zdarzyło, że w ogóle też nie brałam, też nie wypisywałam delegacji, to więc te osoby, które wyjeżdżają, czy te, które się przemieszczają na terenie gminy, też nie zawsze biorą. Oczywiście, ja to rozumiem, bo to też pracuję i wiem, jak to wygląda, że nikt nie będzie wypisywał, tylko mi chodzi, powie pani. Pracuję w samochu, niejednokrotnie zdarza mi się widzieć pracowników Urzędu Gminy. W mieście w samochu, wiem oczywiście załatwienia załatwieniami, no bo wiadomo, gdzieś tam ktoś pojedzie do starostwa, do jakiegoś innego. Na przykład... Normalne, no to wiadomo. Żeby na przykład gaśnicę zapełnić, tak. Robi się też na bieżąco pewne zakupy, gdzie jeżeli nie są zbyt wysokie koszty, jest to oczywiście też każda drobna rzecz, która jest zakupowana, jest konsultowana z panią skarbnik, czy po prostu jesteśmy w stanie to udźwignąć. Wychodzą mniejsze, większe kwoty. Poza tym też cały czas musicie mieć świadomość, że spływają faktury, no niekoniecznie przez nas podejmowane. No to... Ale niestety faktury zapłacić trzeba. No tak. Też, są pewne też zaległości. No i trzeba je po prostu. No niestety, trzeba to wziąć na tak. Proszę bardzo, pan. Jeśli mogę dodać, ważna kwestia, jeżeli chodzi o opuszczanie pracowników Urzędu Gminy. Tak. Nawet jeżeli wyjeżdżają w teren, czy po prostu wyjeżdżają do samochodu, to wypisują się jeszcze w osobnym zeszycie. Także to rozumiem, dobrze. To, tutaj są to chciałem tylko po prostu zaznaczyć ze względów takich czysto technicznych, bo... Ja to wszystko dziękuję. Posłodzę. Ja mam pytanie tutaj do pani wójt lub zastępcy. Czy prawdą jest, iż pan wójt nie pracuje już w naszej gminie? Tak, nie została przedłużona mu umowa. Dziękuję. Proszę. Są jakieś jeszcze wnioski? Nie, tu została przedłużona, tylko słowa umowa. Nie, no do 31. A do kiedy miał umowę? To 31 dnia. 31 dnia. Nie została przedłużona. No to już wiem. Żadna? Tutaj jeszcze kwestia odnośnie budżetu, nad którym będziemy pracować. Tutaj będę prosił komisję, żeby się zebrały.
odnośnie tego budżetu właśnie, żeby przez komisję zebrały, zajęły się właśnie pracami nad budżetem i później przekazały to po prostu do... Proszę bardzo. Chciałam jeszcze prosić Państwa, żebyście chwileczkę zaczekali, dlatego że tam pracownicy drukują i otrzymalibyście dzisiaj już materiały. Tak, żeby automatycznie też Pan Cesiu nie musiał rozwadzić też, żeby nie generować kosztów. Tylko no, ale wolimy dokonać Tak, no każdy może sobie nanieść. No tutaj większość pewnie woli, żeby to było w wersji papierowej, żeby mogli sobie nanosić notatki, także. Można to też. Proszę bardzo. Jeszcze pytanie do Pani Wójt, bo tak widziałem, że tu teraz na sesji, że Pan Wójcik nie pracuje, czy Pani Wójt ma zamiar na to stanowisko kogoś przyjąć, czy ten etat będzie taka praca, prawda, co wykonywał Pan Wójcik, będzie rozłożona na paru, dwóch, trzech pracowników, żeby zaoszczędzić budżet gminy. Znaczy się, proszę Państwa, to, że Pan Wójcik krótko pracował, wcale nie znaczy, że nic nie zrobił, ponieważ udało mu się zarejestrować dwa koła, cały czas to monitorował, z Panią jeździł, też było zorganizowane spotkanie z Panią, z ARiMR-u. Te, które Panie chciały, skorzystały, te, które nie chciały, to nie skorzystały. Nie chodzi o to, co Pan Wójcik zrobił, no. Tylko czy będzie dalej ten etat, czy tą pracę, co wykonywał Pan Wójcik, bo na przykład tak przeważnie z budżetu sobie teraz robią, prawda? Żeby zaoszczędzić, no to rozkładają na przykład ten etat na dwóch, trzech pracowników Urzędu Gminy i już mamy zaoszczędzony jeden etat. Proszę bardzo, Pan Krzysztof Dworecki. Proszę Państwa, ja myślę, że warto zapoznać się z zakresem obowiązków pracowników. On jest naprawdę szeroki. Jeżeli chodzi o pracowników referatu inwestycji, infrastruktury i gospodarki gruntami, dziewczyny mają po ponad 20 punktów różnych zakresów obowiązku. Rozszerzone jest to bardzo ogromnie, począwszy nawet od pani, która jest w sekretariacie, od pani Urszuli. Ta pani nie ma tylko w zakresie przyjmowania dokumentów, tylko każdy ma po prostu, ja tutaj podaję tylko przykłady. Jesteśmy małą gminą, zdajemy sobie z tego sprawę, ale ten zakres obowiązków też powoduje, że ten pracownik musi znać wachlarz ustaw i niestety nie możemy dokonywać pomyłek, nie możemy sobie na to pozwolić. Czasami one się też zdarzają, jesteśmy tylko ludźmi, więc trzeba brać to pod uwagę, ale na pewno będą konieczne, będzie na pewno konieczna, tak jak Pani Ewa tutaj wspominała, osoba od zamówień publicznych, to jest bardzo poważna sprawa. My zatrzymujemy się co do ilości pracowników w miejscu, natomiast liczba dokumentacji i konieczności dokonywania pewnych spraw papierologii tak zwanej, no się rozszerza, a niestety pracownik też nie będzie w stanie w pewnym momencie przyjąć już tak ogromnej ilości zakresu obowiązków, bo może dojść do sytuacji, że po prostu zrezygnuje z tej pracy. Ja już też z pracownicami rozmawiałem. Kto pracował w budżetu, chce ten wiedzę. Tak. To proszę bardzo. Bo to ładnie, bo to fajnie, bo to bardzo ładnie wygląda. Jeszcze raz powiesz. Do Pana Domareckiego, jak pracowałem w budżetówce, prawda, i powstały te centra, tam gdzie była szkoła setka, tam teraz starostwo prowadzi księgowość wszystkich szkół. Powiatowe centrum. I ta nasza, tam gdzie ja pracowałem w mechaniku, nasza księgowa prowadziła przedtem jedną szkołę, tak prowadzi teraz cztery szkoły. Tak. Także można dołożyć i też jest człowiekiem, prawda? I tak starostwo szuka oszczędności. Ja tutaj, jeżeli mogę, proszę Państwa, to prosiłabym Pana Sekretarza, bo przygotował dwóch pracowników zakres obowiązków, żebyście przynajmniej tak... wstępnie, reszta zostanie dostarczona. Żebyście mieli Państwo świadomość, żebyście też wiedzieli, do kogo się z czym zwracać. Proszę Państwa, może jednego, bo każdy ma mnóstwo obowiązków. Weźmy chociażby miasto Sanok. Tam jest w jednym wydziale jest mnóstwo osób i te rzeczy są rozłożone. Natomiast u nas no, wykonujemy wiele działów jak gdyby i organizacyjny dział na przykład robi wiele innych rzeczy niż organizacyjny w inwestycjach to samo w każdym, praktycznie w każdym. Choćby dla przykładu przeczytam, tak, to znaczy no nie jest, tam jest bardziej specjalistyka w większych miastach, no bo jest więcej osób. Tak. Co nie jest też łatwo, bo jest więcej zadań w danym oczywiście temacie. Choćby pani Elżbieta Buczek. Tutaj przeczytam. To jest ta pani, która dzisiaj tak. Przedstawiała wam trudności, ona zajmuje się księgowością. Wymiar należności pieniężnych z tytułu powiązania pieniężnego i opłat lokalnych, przydzielanie należnych usług ustawowych w oparciu o aktualne ustawy oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.
prowadzenie komputerowej ewidencji wymiarowej, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu, to wszystko wiąże się z przepisami, z ustawami, z rozporządzeniami, które na bieżąco trzeba czytać i po prostu z nimi się zapoznawać. To nie tylko, że idzie do komputera i sobie wpisuje. Najpierw trzeba po prostu pół dnia sprawdzić przepisy, żeby później wydać właściwą decyzję, przygotować, bo decyzję wydaje pani wójt. Egzekwowanie obowiązku składania przez podatników informacji w sprawie wymiaru podatków od nieruchomości oraz dokonywanie analizy tych informacji. Bieżąca aktualizacja stanu posiadania poszczególnych podatników według otrzymanych zawiadomień o zmianach w operacie ewidencji gruntów gminy Tyrawa Włoska, dokonywanie korekt podatków w ciągu roku podatkowego, terminowe rozpatrywanie wniosków dotyczących ulg w podatku, sporządzanie postanowień oraz decyzji podatkowych, prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego, sprawdzanie pod względem formalno-prawnym, ewidencjonowanie, wydawanie decyzji, sporządzanie wniosków do wojewody o przekazanie gminie dotacji celowej, sporządzenie list wypłat zwrotu producentom rolnym, opracowanie sprawozdawczości z realizacji wypłat podatku akcyzowego, opracowywanie sprawozdawczości z rozliczania dotacji celowej. To są same sprawy dotyczące tylko podatków. Ponadto prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to o czym dziś było mówione, między innymi prowadzenie postępowań administracyjnych, ile tych postępowań było, to państwo słyszeliście, 101, jeżeli dobrze zapamiętałem. Prowadzenie prawidłowej ewidencji wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu opłaty właśnie za gospodarowanie odpadami, wydawanie postanowień o zarachowaniu wpłaty, terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środka egzekucyjnego, czyli upomnienia, czy tam ewentualnie tytuły komornicze. Załatwianie spraw związanych z odwołaniem od decyzji podatkowych, wydawanie zaświadczeń z zakresu danych zgromadzonych w prowadzonej ewidencji, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu, o podatkach lub stwierdzających zaległość. Prowadzenie rejestrów ewidencji związanych z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi, opracowywanie projektu wzoru deklaracji informacji na podatek rolny od nieruchomości i leśne. Takie deklaracje i takie uchwały też trzeba przygotować i to też wymaga trochę czasu. Opracowywanie dokumentów niezbędnych przy podejmowaniu uchwał podatkowych, przygotowanie projektów uchwał i przeprowadzenie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów, aktualizacja gospodarstw rolnych do sporządzania list wyborców do izb rolnych, spisów rolnych i innych wykazów i prowadzenie bieżących spraw podatkowych. To są tylko wybrane zagadnienia z zakresu czynności i obowiązku pani Elżbiety Buczek. Gdybym poczytał każdego pracownika, również tych obowiązków byłoby bardzo dobre. Zapewniam, że nikt w urzędzie nie siedzi z założonymi rękami i nie czeka, tylko każdy z nas, począwszy od pani wójt, zastępcy i innych, ma pełne ręce roboty. Zresztą państwo przychodzicie do urzędu i nie widać. Jeżeli kiedyś pijemy kawę, to tylko przy okazji robienia czegoś. I taka jest prawda. Nikt nie siedzi z założonymi rękami. Po kolei mógłbym wymienić każdego pracownika, który rzeczywiście solidnie wykonuje swoje zadania. Zresztą pani wójt to potwierdziła. Czy wystarczy pani, czy jeszcze na przykładu, bo to jest ta pani, która częściowo się śmieciami zajmuje, żeby była jakaś, że tym się zajmuje. I to jest między innymi przygotowywanie dokumentacji i realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich i krajowych, planowanie nowych parków, terenów zielonych i zadrzewień, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju rolnictwa, jego promocji, modernizacji i ochrony terenów rolnych, koordynacji i udział w pracach dotyczących spisów rolnych, prowadzenie spraw dotyczących spraw rozwoju i hodowli zwierząt gospodarczych, wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi. Nie wiem, czy tutaj jest dużo konopi. Takich chętnych do uprawienia. Mało legalne.
koordynacja, jeżeli ma zezwolenie, to jest zadana. No to. Koordynacja zadań z zakresu rolnictwa realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego, współpraca z ośrodkiem doradca rolniczego, prowadzenie rejestru właścicieli psów, prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewniania im opieki, co często się niestety u nas zdarza. Wspieranie inicjatyw w celu upowszechniania i rozwoju agroturystyki, potwierdzenie oświadczeń rolników dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstw rolnych, wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych, prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną, mienia wiejskiego i łowiecką, prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymania czystości w porządku w gminie, zresztą takie uchwały dziś były podejmowane, organizowanie systemu usuwania unieszkodliwienia odpadów komunalnych i utrzymania czystości i porządku w gminie, prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej, prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć i wydawanie decyzji środowiskowych o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanie opinii i zezwoleń w przedmiocie prowadzenia działalności z zakresu gospodarki odpadami, inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, prowadzenie spraw dotyczących rekompensat właścicielom gruntów rolnych i gospodarstw, które poniosły straty, udział w pracach zespołów w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym, wykonywanie innych czynności, między innymi rozliczanie inwestycji, które w gminie są prowadzone, to też należy do tej osoby, zresztą nie tylko do tej, ale między innymi. Także to są naczynia połączone dla wielu pracowników. Czy ewentualnie, prawie na pamięć znam te zakresy czynności, więc mogę wszystkich przekazać, ale... Ale jeżeli ktoś ma ochotę zapoznać się z zakresem czynności każdego pracownika, to jest do oglądu, może przyjść i udostępnić to zawsze. Tak, żeby nie było wątpliwości, kto czym się zajmuje. Ja bym tutaj jeszcze prośbę, ponieważ na przykład w miejscowości Siemuszowa na jednym potoku pobry zrobiło kilka tam i miałabym do Was prośbę, żebyście się zorientowali w swoich miejscowościach, czy jeżeli są też takowe tamy zanurzone, żebyście zgłosili, żebyśmy mogli przesłać informacje do RDOŚ-u i do starostwa. Bo za chwileczkę będzie okres ochronny i nie za bardzo będziemy mogli coś z tym zrobić. Kiedy się okres ochronny zaczyna? Bo nie to ja. Nie wiem, może, że gdzieś końcem już stycznia, albo gdzieś w lutym. No, oczywiście był tak, odszedł był do bodajże do 15 lutego, natomiast to też były inne wydawane decyzje przez RDOŚ, a inne są scedowane na Polski Związek Łowiecki. Tak, tak, tak. I teraz, bo co chwilę też dochodzi do zmian i nowelizacji, ale mówię, żeby tak, żeby po prostu, bo żeby później nam nie zarzucano, że coś takiego miało miejsce, bo to później robi się mapki, donosi się i te miejsca wskazuje się, wtedy te wody można odstrzeliwać. Dużo wiadomo, jeżeli są blisko gospodarstw, no nie ma takiej możliwości, tak, ale można w okresie ochrony też nie wolno im rozbierać tam. Więc tak po prostu, żebyśmy się... Gdzie można zgłaszać to? Który organ w gminie się tym zajmuje? Nawet przyjść do mnie tak? I tak, bo będziemy pisać pismo, ale też nie możemy co chwilę pisać pismo, że i tu tylko po prostu chciałabym zapytać. U nas jest spory problem, jest bodajże 4 albo 5. Ale też chodzi o to, żeby też Pan wiedział po prostu, bo musimy się konkretnie odnieść, w którym miejscu, prawda, żeby wskazać, prawda, gdzie, na jakim cieku wodnym, czy po prostu tak, czy to prywatne, czy przy innym. Dobrze, tutaj jest Pan Staszek Kapel. Ja mam tutaj może, no nie dwa pytania, ale jedno konkretne, a drugie to tak. W ramach odniosę się tego, co tutaj, jak rada, zostało pytane u pracowników. Tylko nie padło na koniec jedno jeszcze pytanie. Za ile ten pracownik pracuje? Czy ten pracownik za to, co tu pracuje, da radę utrzymać rodzinę, siebie, za tą kwotę, którą tu... Bo ja wiem, jakie tu stawki są, jak... za co ludzie tu pracują. Bo pracownik, żeby pracował i na tym stanowisku, którym on tam jest i te zalecenia, które tutaj przedstawił Pan Sekretarz, to też i powinien odpowiednią kwotę zarabiać.
Nie czarujmy się. Nie czarujmy się. Ale przystąpię do następnego pytania, bo to już nie ma co tutaj debatować. Mianowicie chodzi mi o taką rzecz, i tu pani skarbnik. Odnośnie pieniędzy, które zostały przyznane jako dla sołectwa. I te pieniądze zostały wykorzystane, realizując daną rzecz. I teraz tam było coś mówione wcześniej takiego, że my, dostając te pieniądze, wykorzystując je, później możemy starać się o zwrot, czyli tak zwaną dotację jakąś. Jak to się ma na obecną chwilę i czy w ogóle coś takiego jest? A jak jest, to na jakich zasadach to jest? Bo to było różnie mówione, różne wersje leciały, a wiem, że jest troszeczkę inaczej. W tej chwili akurat i konkretnie panu nie powiem, ponieważ nie mam tu materiału, bo na pamięć. Ja to wie pani, nie wymagam, żeby to było konkretnie powiedziane w tej chwili, bo ja rozumiem pani. Bo mogła pani być nieprzygotowana na takie pytanie, bo tak. Też. Jeżeli chodzi o środki przyznawane na fundusz sołecki, bardzo dużo wniosków spłynęło do ministerstwa. W tej chwili te środki zostały znacznie ograniczone. Dostaliśmy pismo, w którym dostaliśmy informację, że środki zostaną w latach następnych znacznie zmniejszone. Jeżeli chodzi o konkretne kwoty, to o konkretne pozycje i konkretne kwoty, to przedstawię dopiero po sesji, bo nie mam w tej chwili tutaj tego dokumentu. A jeżeli chodzi o wykorzystanie środków, to po realizacji budżetu przedstawiamy wniosek o zwrot częściowy, bo to nie jest nie jest w całości zwracane nas, tylko w części. Tak. Jeżeli chodzi o konkretne kwoty, to tak jak mówię, w tej chwili po prostu nie jestem przygotowana i panu nie odpowiem, ale... I tu bym prosił o taką rzecz, że jeżeli coś już takiego będzie pani tam wiedziała i tego, żeby to podać na poszczególne wioski, bo to z tego korzystały wszystkie wioski. Tak. Na jaką daną wioskę, ile ta kwota ma po prostu wpłynąć, czy coś takiego, bo to ma też być później wykorzystane do dalszej realizacji. Chciałam tutaj jeszcze dołożyć do tego funduszu sołeckiego, może państwo, może nie wszyscy jesteście zorientowani, że do końca września należy odbyć zebrania, na których uchwałą Rady Wsi podejmowane jest, na co przeznaczane są te fundusze z tego funduszu sołeckiego. I uchwała podejmuje się rok wcześniej, czyli w tym roku podejmowaliśmy w 2019 roku, która miejscowość co będzie sobie realizowała. Mam prośbę, ponieważ w tym roku zaistniała taka sytuacja, że realizuje się już od stycznia, bo każdy już wie, co chce w swojej miejscowości, żeby się odbywało. W zależności też od warunków pogodowych, pewne rzeczy można zrobić, pewne nie. Każda miejscowość na różne rzeczy sobie przeznacza pieniądze, ale nie może tak być, że wioska zaczyna realizować dopiero ten fundusz sołecki we wrześniu czy w październiku, bo do końca należy rok go wykorzystać. Stawia się w niezręcznej sytuacji urząd gminy, bo też należy się rozliczyć, i później zaczyna się rwać włosy z głowy i pretensje już do wszystkich. Macie cały rok na to. I nie czekamy do końca, czy miesiąc, czy dwa miesiące przed i wtedy, no co robić i pretensje, bo gmina chce przywłaszczyć pieniądze, bo gmina nie chce przywłaszczyć pieniędzy. Macie cały rok na to, żeby to zrealizować. Też trzeba mądrze i rozsądnie podchodzić, co rzeczywiście chcecie robić za te pieniądze. Żeby rozważyć, a nie pewne rzeczy po prostu podejmuje się lekceważąco, czy też dużo osób nie przychodzi na zebrania, natomiast później ma bardzo dużo do powiedzenia, albo też nie jest zainteresowany później do realizacji tego. Więc słuchajcie, no wszyscy musimy razem na wspólne dobro pracować. Nie może tak być, że też sołtysi sami zostają z tym problemem, każdy się później odżegnuje, każdy wytyka, ja nie będę. Po to myśmy wcześniej, Rada przyznała ten fundusz sołecki, ponieważ nic się nie działo na tych wioskach, żeby w jakiś sposób też mieszkańcy odpowiadali i mieli jakąś decyzyjność w swoich rękach też, ale proszę też to wykorzystać. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś? Proszę bardzo. Ja sprawa, chciałem zapytać się tej sali gimnastycznej, czy zakończona sprawa jest, czy nie? Bo ostatnio ten przyniósł córkę, taką żabkę z tyłku miała być. Czy to już zamknięta sprawa tej sali gimnastycznej jest, czy to... Sprawa nie jest zakończona jeszcze. Jak pan wie, kilka razy tam już był wymieniany ten parkiet. I musimy po prostu pewne dokumenty, pewne rzeczy przygotować. I... No trzeba będzie po prostu poczekać. Jak puszczę dziecko?
Mamy świadomość tego, dlatego też wcześniej jeszcze poprzednia rada też miała bardzo duże zastrzeżenia. Za każdym razem, jak była kontrol, były protokoły, gdzie tam po prostu nie zgadzaliśmy się z tymi decyzjami po prostu dopatrzyliśmy wielu niezgodności, nieprawidłowości. To zostało odnotowane. I tutaj odnośnie tej sali, też musimy się nad tym zastanowić. Ta sala powinna być użyczana dla mieszkańców. Najpierw trzeba ją do stanu używalności doprowadzić. Jak będzie wszystko, jak ma być, tak, zgodnie ze wszystkimi normami, przepisami i tak dalej, wtedy ją udostępniajmy. Bo tak będzie jak tą płatą, że nie daj Boże, co by się stało i później będzie do kogo pretensja? Czy tak, tylko w przypadku płatki, kto inny po prostu ale ja rozumiem, tylko mi chodzi o sytuację... Tutaj, tak, dobrze, że nic się nie stało. No, a tak samo tam ludzie w Lesku byli święcie przekonani, skoro tak przepływ informacji otrzymali, no, że tak, że jest wszystko w porządku, że jest odebrane. Natomiast po prostu rzeczywistość okazała się inna. Dobrze, że wtedy w tym czasie się nie stało, dlatego z powrotem została odpoczynana i stosowne pismo, dlatego że jedziemy do no i tak samo jest z tą salą, bo no ale na tym się trzeba będzie zastanowić. Jest, tak. Odebrana jako zdatna do użytku. Właśnie, czy sala została odebrana? Nie, to odbierana, to proszę. O, to odbierana, odebrana? No to czyli w tym momencie, jeżeli została odebrana, to możemy coś tam organizować, tak? Jakby została odebrana. Ale chodzą słuchy właśnie, że ta sala jest zamknięta, bo pani dyrektor nie wyraża zgody, bo żeby jeden z pracowników tej sali dodatkowo nie sprzątał. A kto, no to wiemy to. Słuchajcie. I to wszyscy tak mówią właśnie, że pani dyrektor nie zezwala... Dobrze, w porządku, żeby się za chwilę tutaj pan zastępca wójta... Szanowni państwo radni, nie możemy też bazować na takich zasadach, że chodzą słuchy czy na plotkach. My po prostu musimy zacząć działać, czyli jeżeli faktycznie jest taka wola, żeby ta sala była udostępniana, trzeba będzie się nad tym pochylić i tutaj też panią dyrektor, myślę, że też również możemy poprosić na sesję, przedyskutować, czy ma jakieś uwagi co do możliwości udostępnienia tej sali. Będzie można ją zaprosić. Bo prawda jest taka, że to jest nasze. Wspólne oczywiście, nie mówię nasze stricte. Chyba służyć po prostu całemu. Tak, wszystkim mieszkańcom. To też dobrze, żeby się pani dyrektor wypowiedziała w tym zakresie, jakie ma uwagi do... Więc może na następną sesję, nie wiem czego będzie dotyczyć, taki... Żeby zaprosić tutaj panią dyrektor, tak? To znaczy tak, następna sesja to będzie sesja raczej budżetowa, tak, więc to myślę, że tutaj budżetowej, bo to nie będzie dawał czasu tej kwestii. To po tej sesji budżetowej dobry. Wydaje mi się, że gdzieś tam sobie panie przewodniczący zanotować. Drodzy państwo, przestańmy wyciągać już błędy poprzedniej władzy, bo moglibyśmy to robić nieskończone. Skupmy się na tym, co możemy zrobić, żeby to naprawić. Dobrze, dobrze. Proszę bardzo. Proszę o drodzy panie wójcie, myśmy rozmawiali na temat tego boiska w szkole. To już taka sprawa, że myśmy nie wzięli pod uwagę, że my mamy drewno do zjedzenia. I tam jest postawiony znak 6 ton i żaden zainteresowany nam nie kupi tego drewna. Jeśli my coś tam nie zrobimy, musimy zrobić tą drogę przyjezdną, a przynajmniej odsunąć od skarku, od boiska, żeby można było to drzewo zjeść, bo każdy wie, że taki ładunek to jest waga 30-40 ton i może dojść do nieszczęścia naprawdę. A po drugie tam jeździ też ciężarowe odbiór mleka i jeżdżą codziennie, no może to być nieciekawie wyglądać w przyszłości. Coś trzeba z tym zrobić. Bo termin jest na dzwoni, bo drewno będzie ściągnięte. I trzeba sprzedać. Proszę. Pan Sobrys ma najbardziej rację, jeżeli chodzi o kwestię. Jest to dość poważny problem, jeżeli chodzi o kwestię tego osuwiska. Tylko proces tak naprawdę naprawy i cała procedura formalna wymaga też trochę czasu, dlatego że rozpoczęliśmy fakt powstania tego osuwiska i tego problemu. On został zgłoszony w przeciągu tam kilkunastu godzin. Zostały to wysłane do odpowiednich organów, ale jeszcze za poprzedniej kadencji po prostu stanęło to w miejscu i to przeczekało aż do momentu objęcia tutaj władzy przez panią wójt. Byliśmy w Urzędzie Wojewódzkim i rozmawialiśmy w tej sprawie. Rozmawialiśmy z osobą, która zajmuje się opiniowaniem i wszelkimi kwestiami związanymi z doprowadzeniem tego stanu rzeczy do prawidłowej użytkowalności. My jesteśmy na etapie wykonania karty osuwiskowej.
to są procedury, które niestety trwają. Myślę, że dobrym pomysłem będzie zabezpieczenie tej prawej części, mówię, jak wyjeżdżamy w górę, żeby można było przejeżdżać bardziej z tamtej strony, ale to jeszcze będziemy z panem sołtysem rozmawiać na ten temat. Jeżeli chodzi o procedurę samego osuwiska, to w każdym roku to się rozkłada na kilka lat. Niestety to nie jesteśmy w stanie tego załatwić w ciągu jednego roku, dlatego że karta osuwiskowa, jej sporządzenie również trwa. Później wchodzi w to, ona też kosztuje, sporządzenie dokumentacji projektowo-geologicznej, to jest kolejny rok. Część tych środków, oprócz karty osuwiskowej, będzie dofinansowana z Urzędu Wojewódzkiego. Nie wiem już teraz w jakim zakresie, ale na pewno dość sporym, także myślę, że warto będzie przejść tą procedurę. No i później kolejne kwestie to już są kwestie wykonania i naprawy. Trzeba też zwrócić również uwagę, że poniżej drogi, tam mamy tylko kawałek, jest działki, która należy pod drogę gminną, natomiast poniżej jest już to własność prywatna. I to już są kwestie do dalszych rozmów i dyskusji, tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze pytanie do pani wójt odnośnie wycinki u nas w lesie. Bo wycinka u nas w lesie to wiąże się z oświetleniem. I tych informacji, które tutaj zostały podane przez panią, to tak troszeczkę też mi to niewiele rzeczy po prostu mówi, bo dlatego, że nie wiem, czy w tej chwili to, co tam zostały, te podane kwoty i te liczby odzwierciedlają tego wszystkiego, co tam ma być, bo dlatego, że my, jeżeli nie będziemy mieli kwotę zabezpieczającą pod to oświetlenie, pod ten odcinek, bo tak przyjęty jest, że bierzemy i robimy to odcinkami, to czy dalsza ścinka dalej będzie następować? Czy tylko na tym etapie, co jest w tej chwili, już jest zamykana? Bo tam już przetarg powinien być na sprzedaż drewna. Czy po prostu to będzie leciało selekcyjnie cały czas? Jak to gada, jedno sprzedamy, drugie będziemy cieli, czy po prostu tniemy i sprzedajemy? Bo ja mam na myśli po prostu w ten sposób, że jeżeli ogłaszamy przetarg i wyłoni się kupiec, to pod całość, żeby nie robić pod każdą jedną ścinkę, którą się dalej dokonuje, następny przetarg podobny przetarg pod sprzedaż drzewa. Żeby to już leciało w jednym ciągu, bo przedłuży się z czasem i wtedy przyjdzie zrealizować to zadanie, wyjdzie wrzesień i będzie kwota albo i nie będzie tej kwoty. A mamy zabezpieczenie też z Funduszu Sołeckiego. Szkoda, że dzisiaj nie ma pana sołtysa, to jeszcze też pogłębiłbym naszą wiedzę. Natomiast sprawa jest taka, że nie możemy nie wiadomo jakiej ilości wyciąć, dlatego że w połowie stycznia prawdopodobnie pokażą się już cenniki w lasach państwowych i lasy państwowe też zaczną wycinać. Nie sztuka jest wyciąć, ale później co dalej? Jeżeli nie zostanie sprzedany i co? No i strata. Więc słuchajcie, trzeba po prostu no, i w jedną i w drugą stronę patrzeć, dlatego na przykład bardzo ostrożnie pan sołtys z Hołczkowa, też myśmy na zebraniu wiejskim, myśmy o tym rozmawiali, że no, też bardzo trzeba rozsądnie i ostrożnie, bo mówię, nie sztuka jest powycinać. Kwestia też, jakie będą cenniki, jeżeli lasy ruszą też sprzedażą, to też będą mieć przewodnicy i kupcy, będą mieć możliwość, prawda, wyboru. Dlatego padały takie sugestie, że jeżeli planujemy wycinkę, nie robimy tego w grudniu, tylko przygotowujemy się już w sierpniu, wtedy kiedy już na przykład lasy zamykają, kiedy sprzedaże detaliczne i hurtowe tam już się kończą, wtedy jest większa szansa na lepszą cenę. No ale ja tą rzecz podnosiłem, no bo jest radny mnie od dziś. A nie od tego, jak gada miesiąca, tylko jest te lata. I bez przerwy te rzeczy podnoszę, że my, jeżeli występujemy z takim czymś, robimy ścinkę we wsi, w imieniu wiejskim, to my musimy myśleć o tym, żeby we wrześniu drzewo już było cięte. Ile ta sosna może poleżeć? Bóg. Bo jodła jeszcze tam, jak to gada, może to różnie być, nie? No jakiś obraz pewnych rzeczy mamy i my powinni do tego podchodzić po ludzku, a nie ściągać, jak to gada, z pewnymi rzeczami i nie wiadomo dlaczego. Jeżeli wiemy, że jest takie zadanie i to zadanie ma być zrobione z mienia wiejskiego.
Jak bez przerwy powtarzam i będę powtarzał, jeżeli we wsi sołtys nie będzie gospodarzem, to niestety, ale taki będziecie dostał, jak jest w tej chwili. Myślę, że po prostu należy wyciągać wnioski, żeby w przyszłości nie popełniać takich błędów, bo mówię, no tu po prostu w wielu kwestiach decyduje ten czas. Tak jak mówię, robiłam rozpytanie, najlepiej jest sierpień, wrzesień już wtedy, kiedy mówię, kiedy tutaj już się kończy, wtedy można i też odpowiednia cena i ludzie też jeszcze potrzebują, prawda? Natomiast no... Pani bardzo. Na pewno pani się będzie lepiej orientować. Przetarg na ścinkę drewna w Rozpuciu kiedy był ogłaszany? Mniej więcej, tam już nie patrzmy na dni, że tak powiem. Ale kiedy był na ścinkę? Nie jesteśmy, nie mamy tutaj dokumentu. Ale mniej więcej, nie wiem, wrzesień, listopad, nie wiem, czerwiec. Nie, wrzesień na pewno nie. To mi się wydaje, że właśnie gdzieś tam pod koniec roku na pewno, ale nie jestem w stanie powiedzieć. Albo w listopadzie, albo w październiku, ale nie na 100% nie powiem. Rozumiem, no to nie, bo to wiadomo, nikt nie jest tylko przygotowany tak stricte. Tak, ale jeżeli pan chce... Nie, nie, no pani wójt, to nie powiodę. 19 listopada. No, to bardzo późno było ogłaszane, bo jak sama pani zauważyła i słusznie, że to powinno być ogłoszone najpóźniej we wrześniu. A we wrześniu była poprzednia rada i poprzednia władza. Wiem, że nie powinniśmy do tego wracać. Tak, ale no trzeba troszeczkę nawiązać do tego. No to, żeby bo jesteśmy jakoś powiązani, nie? Więc moje zdanie jest takie, że po prostu pan Hawko jako radny poprzedniej władzy też powinien postulować, żeby ten przetarg był ogłaszany wcześniej. Bo gdyby był wykonany, no to tak jak pani wójt powiedziała, skończylibyśmy przetarg i wykonanie by było maksymalnie do końca roku i mamy jakiś tam pobieżny okres na sprzedaż tego. No to, ale no, kto był radnym, to powinien tam robić, no to do tamtych radnych mieć pretensje, a nie do mnie. Bo czy ja ustalałem to? No. Miesiąc czasu mieli dość na placu. To znaczy nie wiem jaka ilość tam jest. Pani Nitka, zasadnym pytaniem by było pytanie dla wójta. Kiedy został ogłoszony przetarg na ścinkę, a nie na przetarg na sprzedaż? No na ścinkę, ja o tym powiedziałem. Nie, cały czas mówisz o tym, o przetargu na sprzedaż. O ścince. Dobra, nie będziemy się tu przetargu, bo tak to nie ma sensu. Są jeszcze jakieś zapytania, wnioski? Czy do tej komisji, żebyście się ustalili jakiś dzień żebyście ustalili sobie jakiś plan działania, czy nic nie robicie? Jeszcze pytanko takie mam jedno do pani wójt w sprawie oświetlenia, prawda? Tak jak ostatnio mówiłem, to jest tam zakład pracy. No i zostało zgłoszone. Gasło i tak oto. Zostało zgłoszone, tak, bo niedawno też znowu wpłynęło informacje, tak? Jeszcze tam miały być dołożone prawda, dwie lampy, to może pan Domaracki nie był, może byłby lepiej zorientowany, co właśnie z tymi dwoma lampami. Tam właśnie, że tam naprawdę jest ciemno, także. Tam specjalnie, szkoda, że pan nie wiedział, bo była pani dlatego żebyśmy ustalały. W zależności o jakich porach gdzie ma się świecić. I tam ze względu na to, że osoby wracają z drugiej zmiany, jest przedłużone bodajże do godziny 23. Czy coś wiesz w sprawie dwóch lamp tam z tego pana Kowalskiego? No to miały wtedy dokładane jeszcze za tamtego wójta, jak było robione oświetlenie na sadziska i tam właśnie miały być jeszcze dłużone najmniej dwie lampy, prawda? Mówicie państwo o wykonaniu tych lamp? Czy? W ogóle, żeby tak, żeby w ogóle... Dołożyć tam przed zakładem, przed Reweksem. Bo tam akurat ostatnia lampa świeci tutaj na posesji Jasińskiej, prawda? I od Jasińskiego do Reweksu jest luka. A kiedy tam, mniej więcej taki temat był podejmowany, może zapytam jeszcze? No to jeszcze za tamtej kadencji tam tamta rada robiła oświetlenie na sadziska tutaj, prawda? I chowanie zrobiło to, tak ma się łamowej, że plany były robione. Znaczy tutaj w tym momencie trzeba będzie poszukać takich dokumentów na pewno. Wiecie państwo, nie chcę się tak w 100% wypowiadać, ale z tego co mi się wydaje, to żadna dokumentacja w tamtym terenie nie była wykonywana. A ja pracuję od 1 kwietnia 16 roku, więc raczej. A są też. Właśnie też wiele lampy, co były mówione między kościołem. I co właśnie? Było robione sadziska, miało być zrealizowane też tam.
krzywdy, bo projekty są zrobione na całość. Tych, co pani wójt mówiła, realizacje, my mamy pieniądze, bo w zeszłym roku przeznaczyło się pieniądze 45 tysięcy plus to, co zostało z tego i mamy realizować. No, tak nie przypominam, tam ludzie trzeba ogłosić potrzebę pracy, nie? No to pasowałoby te dwie lampy dołożyć. To trzeba ogłosić projekt, bo no to nie jest dobrze. Ja mam pytanie do sołtysa z Trawy. Mam takie pytanie, czy jest jeszcze jakieś drzewo u nas w naszym lesie wiejskim do wycięcia odnośnie tutaj tych odcinków, które mamy jeszcze zrobienia oświetlenia? Chodzi o Łużyce, nie ma, jest tylko po prostu o połowę. To jest biorąc tutaj, jak mówiono, na Urodka z tej strony, częściowo tutaj jeszcze na nie. No bo tutaj się też trzeba będzie zastanowić nad tą kwestią, odnośnie z czego my tutaj w Trawie sfinansujemy oświetlenie dla naszej wioski, bo tutaj wchodzi góra Trawy, gdzie to oświetlenie jest bardzo potrzebne. Panie przewodniczący, sprawa i tutaj jest taka, bo myśmy się przyzwyczaili do tego, że nic tylko robimy zmienia bliskie. A pomyślmy o tym, może coś z budżetu państwa dołożą tutaj i zrobią nam. To nie jest tak, bo cały czas to się sprzedaje, pole, to działki i wszystko idzie na oświetlenie cyrzy. A gdzie budżet? A oświetlenie nie ma. A nie ma, bo nie ma z czego. Dzisiaj chce się... Ja się tylko pytam. Proszę bardzo. A ja się pytam, co się stało z tym projektem, że tam do nas nie robili. Mówię projekt, gdzie pan Krystian to potwierdzi, projekt jest zrobiony całościowo. Nie jest. Powiedział na zebraniu w górach przed wyborami, że do nas nie jest zrobiony. No przecież ja chodziłem z projektami, chyba że gdzieś się coś zmieniło. To jak to? To ja nie zrobiłem, że jest zrobiony. Słuchajcie Państwo, odnośnie oświetlenia, to taki wniosek złożyłem ja, żeby oświetlenie objąć całą gminę. I taki wniosek przeszedł. W tym wniosku zostało zawarte coś takiego, że to zostaje sfinansowane z mienia wiejskiego. Każda wioska, bo takiego czegoś i Łuczków podeszedł później, bo tak w ostatniej chwili Łuczków to wskoczył też. Ale to było wałkowane przez kilka miesięcy. I w pewnym momencie mówię tak, mówię, weźcie się radni, obudźcie z Trawy, bo to i was też tyczy. I wtedy dopiero troszeczkę to ruszyło. Dopiero wtedy zostało zaczęte robione dokumentacja odnośnie oświetlenia. Nie interesowałem się, jakimi odcinkami akurat będzie robiona Trawa. Bo mnie w Trawie może najbardziej interesował ten odcinek tu od starego CPN-u w stronę Rozpucia. Tam by też było, tam byście... Bo to, jak to gada, no człowiek jest ze wsi, jest w gminie i też widzi, jak te rzeczy wyglądają, nie? A przede wszystkim skupiłem się nad wykonaniem oświetlenia w Rozpucie. Że tam wyszło tak, jak wyszło, że tak zrobione, to jest inna bajka, ja w to nie chcę już wchodzić. Ale naprawdę w Trawie, jako dawni radni, nie angażowali się w to. Jeżeli ktoś chce stwierdzić, czy to, co ja mówię, jest prawdą, proszę sięgnijcie do protokołu z poprzednich lat, co było opisane. Kto w tej kwestii cokolwiek mówił? Bo ja pomijam jeszcze rzeczy, że jak ty gada, że na zebraniach wiejskich tam jak ty gada, czy przychodzili, czy nie przychodzili, bo to nie jest moja sprawa w danej wiosce. Mnie interesowała moja wioska, jako mieszkańca. I to pilnowało. Po prostu brak było też zaangażowania na pewno od strony mieszkańców tu w Trawie jakiejkolwiek. No to teraz jest, będzie lepiej. No, teraz rozumiem, nie, no to ma być finansowane z mienia wiejskiego, a my takiego nie posiadamy, choćby nawet lasów wiejskich. Większość mienia zostało sprzedane, czyli nam zostają świeczki z IKEA i zapornicze, tak? Ale jak wejdę tu jeszcze w słowo, z mienia wiejskiego cokolwiek, żeby sprzedać, musi być uchwała zebrania wiejskiego, bo przez taki coś nie można nic sprzedać, czy drzewo, czy grunt, cokolwiek. To, co jest mienie wiejskie, to jest wiejskie, to decyduje wieś, co można sprzedać. Przede wszystkim trzeba od tego zacząć, że trzeba chodzić na zebrania wiejskie. Przede wszystkim takie zebrania trzeba robić.
Robi się, no, przychodzi 5, 6 osób, 10, kompletny brak zainteresowania, ale dyskusje są obszerne. Tak. No to za kadencji byłego wójta, co 3 miesiące miało być, nie było. Ani są tu nie pomogło. A ile było wiejskich, a ile zebrań zebrańskich było w trakcie? Się opierasz, to 3 miesiące robi zebranie. Panowie, nie przekrzykujemy się. Przyjdzie, o czym ja ci będę mówił, ja ci nic nie robię. Ale ja dawałem propozycję tamtego roku, kończę, robię. Panie, panie radny, słuchaj. Pojedynczo mówimy. Mówimy, wyjaśniamy kwestię, żeby nie było przekrzykiwania. Jesteśmy na razie, jeżeli tutaj pan sołtys chce skończyć pewną kwestię, powinien skończyć, no, i wyjaśnić. Pan pisze już zebranie. Dobrze, ja rozumiem. Niech można robić te zebranie, tylko żeby przyjść do ludzi, do tych dużych przodów, trzeba im coś powiedzieć. A tylko powiedzieć, że no ja nie mam nic do powiedzenia, to nie ma sensu. Robiło się zebrania, jeżeli było zadecydowanie przeznaczenie tego pieniędzy z mienia wiejskiego na ten fundusz, na ten rok, co będziemy realizować. No i taki coś jest, protokół na to, że gdzie przeznaczamy te 45 tysięcy, bo gdybyśmy zostali w zeszłym roku, na budowę poświetlenia tam w Górnej Wsi. I to musiało minimum być 15 osób na zebraniu, żeby to po prostu zatwierdzić. Nawet to trzeba było chodzić i prosić. Nie ma 15? Nie ma koniecznie. Ale czegoś takiego, słuchajcie, jeszcze jest taka rzecz, że zebranie wiejskie, żeby było ważne, to wystarczy, żeby było, jak gada, nawet i 5 osób. Tylko pod trzeba napisać. I tam jest sprecyzowane, jak to powinno być napisane. Że podjęte wnioski, które zostaną na zebraniu, niezwłocznie ile tam było ludzi, będą ważne. Ale jeżeli nie ma forum, to musi to odczekane być pół godziny. Takie coś jest zapisane i to jest wiążące. My to dobrze o tym wiemy. No to nie ma czegoś takiego, że musi być 15 osób. Panie Hapko, jak u nas na zebranie powinno być, żeby było ważne, 80 osób. Ale forum się robi, bo wyjazdku powiem. Forum się robi po odpowiednim czasie, więc zebranie jest prawomocne do podejmowania. Więc tutaj informacja na pewno do mieszkańców musi iść, że muszą uczestniczyć w zebraniach wiejskich. To, i to jest i tutaj i to jest po prostu taka ode mnie nawet. No ale czy mi Nie, bo później są takie wymagania odnośnie nawet innych kwestii. No mnie to nie potrzeba, mnie to nie interesuje. No to nie jest załatwienie sprawy. Proszę bardzo, pan radny Sobaj. Nie tego spółkowe zebranie. Ponieważ po spółkowe zebraniu są ludzie, to byliśmy w radę zebrania. Bo ja mam 13, ale nie będzie prawomocny, bo nigdy nie ma 50%. Ale 20 będzie prawomocne. To się ludzi jest. Dwa razy ptaszkę zawołałem, to tak. Bo tak to nie przyjdą na więcej. No myśmy wspólnie zrobili, żeby była jakaś wojna. Także to... Jeżeli ten, to proszę z sołtysem. I rzeczywiście może być to organizowane razem, jeżeli będzie więcej tych osób, to zawsze podejmą jakieś decyzje, tak? Przynajmniej większa ilość osób będzie. No bo tutaj jest nawet są inne kwestie, które są poruszane, że mieszkańcy nie wiedzą, a informacje były. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś inne kwestie? Dobra. Zamykam sesję Rady Gminy Tyrawa Włoska. Dziękuję.